Nazywam się Henryk Branowicki. Jestem inżynierem lotniczym z wykształcenia. Całe życie byłem pilotem, a głównie byłem fabrycznym pilotem doświadczonym. Panie Henryku, jak to się stało, że trafił Pan do Mielca? Bowiem, że wcześniej mieszkał Pan z rodzicami i siostrami we Wrocławiu. Jak zaczęła się Pana życiowa przygoda z lataniem? No to jest można podzielić na dwa tematy. Pierwszy temat to jest od mojego przyjazdu do Mielca i rozpoczęcie szkolenia lotniczego. A później drugi temat, bym powiedział, to jest rozpoczęcie jako etatowy pilot w dziale prób i badań w losie WSK Mielec. Może zacznę od początku. Do Mielca przyjechałem z rodzicami, dwiema młodszymi siostrami z Wrocławia. Szkołę podstawową w Mielcu kończyłem piąta, szósta i 7. klasa. Mieszkaliśmy, rodzice wybudowali dom pod Mielcem. Do centrum miałem 3 km i na lotnisko w drugą stronę, również 3 kilometry. Do szkoły się tuptało, bo nie było żadnej komunikacji. Młodzi byliśmy, dzieci. Drogą asfaltową, połączenie Mielec, Tarnobrzeg, Radom, czyli główną drogą. Nie było żadnej komunikacji. Chodziliśmy z tornistrami na plecach po prostu. Po szkole chodziliśmy w takiej świetlicy, było ich pełno, kilka w Mielcu, gdzie od godziny 12 do 16 przebywaliśmy, gdzie można było zjeść obiad, odrobić lekcje, jakiś sport uprawiać, ping czy tam powiedzmy w piłkę grać. Gdzie dziewczyny się szydełkowaniem zajmowały, a obok była modelarnia w drugim budynku. Ja do tej modelarni się zapisałem i do siódmej klasy postawowej tam raz, dwa razy w tygodniu uczestrzałem na zajęcia dwugodzinne w tej modelarni. Modelarnia była lotnicza i szkutnicza. Ja byłem w lotniczej. Tam poznałem pierwsze od instruktorów zasady aerodynamiki, co to jest siła nośna, prawda, profile, nazewnictwo, no i byłem bardzo dumny, kiedy zbudowałem swój pierwszy szybowiec o rozpiętości skrzydeł ponad metr, który miał żoberka, prawda, pokrycie i tak dalej, i tak dalej, puszczanie na wiosnę, no już byłem bardzo, wtedy się czułem takim modelarzem. No następny etap to oczywiście były modele silnikowe, takie silniczki małe, na uwięzi się to sterowało tymi modelami, półtora centymetra pojemności miałem, pamiętam. Oczywiście, ponieważ mieszkałem blisko lotniska, no to cały czas nad głową latały samoloty. Wtedy w Mielcu odbywała się produkcja samolotów typu MiG, różnych wersji. Kałasowały, bo to na kręgu mieszkałem dosłownie. A oczywiście po południu przeważnie były loty, skoki spadochronowe, bo działa tam również aeroklub. No ja wybrałem się, jak mówię, to było około 3 km na piechotę, pod bramę lotniska i tam chłonąłem z bliska te szybowce, samoloty. Oczywiście teren lotniska był ogrodzony, pilnowali to uzbrojeni strażnicy, trzeba było mieć przepustkę, żeby wejść nawet na teren aeroklubu. No, ale ponieważ tam bo... całymi dniami wolnymi przebywałem pod tą bramą, jako taki chłopak, który miał 12-13 lat, no więc jakiś pilot z lubi się zlitował nade mną i załatwił mi przepustkę stałą, także miałem dojście do Roklubu. No i tam oczywiście poznawałem atmosferę, szybowce, oczywiście od szmaty, pędzla, wiaderku, woda z benzyną, i po lotach pomagałem pilotom czyścić powiedzmy spód kadłuba z samolotów holujących. Bezyno myjąc, prawda, i tak dalej, no ale przez ileś tam miesięcy, później to przeszło na lata, kończyłem szkołę podstawową, już mnie tam znali mechanicy, znali mnie instruktorzy, byłem takim chłopcem, który jak mechanika, to pozamiataj, prawda, przynieś coś, no tam chłonąłem tę atmosferę, mogłem w kabinach szybowców siedzieć, samolotów. Wydawało mi się, że mnie tak akceptują, o, tak bym powiedział, ci piloci i Mechanicy, bo ja tam przebywałem też na starcie, pomagałem tam. Taki do wszystkiego byłem chłopak. Jak skończyłem szkołę podstawową, to po rozmowie z kierunkiem aeroklubu, wtedy był, na, kierownicy byli, nie było dyrektorów, tylko kierunka aeroklubu, powiedział mi, że muszę pójść do szkoły w średniej, jeżeli chcę być pilotem. No więc egzaminy wstępne do technikum, pisemne, pamiętam. Z języka polskiego, z matematyki, prawda? Później jakaś rozmowa jeszcze była. Dostałem się do technikum mechaniczne, obróbka z krawaniem. To technikum nauczyło mnie przez parę lat. Uczenia się o budowy maszyn, obrabiarek różnych, tokarki, frezarki, strugarki, śliwierki. No oczywiście pilniki, także umiem śrubokręt to potrafi wiele rzeczy zrobić. Będąc uczniem technikum przedostatniej klasy, napisałem podanie o szkolenie lotnicze. To podanie, żeby móc złożyć W Euroklubie, to taka była procedura, musiał wychowawca klasy wystawić mi na tym podaniu pisemną opinię. Później tą pisemną opinię musiał zatwierdzić, też jakoś coś napisać, dyrektor technikum. Najgorszy etap to był dla mnie uzyskanie zgody od rodziców, którzy powiedzieli, że absolutnie oni nie wyrażają zgody, ponieważ obydwoje pracowali na zakładzie. Na zakładzie co jakiś czas była wiadomość, że na lotnisku był znowu jakiś wypadek, więc oni powiedzieli, że się nie zgadzają, żeby syn był pilotem. No więc byłem zdesperowany, bo tyle lat już tam w tym aeroklubie Pracowałem, pomagałem, a tu nagle nie otrzymałem zgody od rodziców pisemnej, że mogę się szkodzić. Więc podrobiłem podpis ojca, po prostu wziąłem jego dowód i poszedłem na komendę, żeby mi poświadczyli podpis ojca. Jakiś oficer dyżurny mi się przyglądał i mówi: A tata nie może przyjść? E, no chłopcem, byłem takim 17-latkiem, mówię. No, tata jest akurat chory, a to jest pilne. A on mówi, no to poczekajmy, aż tata wyzdrowieje. <noise> no ale rodzice, przekonałem rodziców, że tych badań na pewno nie przejdą, a przynajmniej mnie zbadają dokładnie. No i w końcu podpisali, pojechałem na badania do Dęblina, bo był taki system, teraz powiem. Szkolenia młodzieży były masowe w aeroklubach. Małe aerokluby, takie jak Mielecki, to 12 szkolił pilotów szybowcowych na LPW pierwszego stopnia jako przyszłych i potencjalnych kandydatów do Nemlina. Takich aeroklubów było kilkadziesiąt w Polsce, także wyobraźmy sobie, jaka to była masa młodzieży szkolona na szybowcach. Szkolenie odbywało się na szybowcach Czapla za wyciągarką. Teraz, żeby taką 12 chłopców zgromadzić, to do aroklubu wpłynęło około 40 podań. Wysłani zostaliśmy na badania i powiedzmy z grupy tej pierwszej, co pojechałem, to nas pojechało chyba pięciu z Mielca. W sumie spotkaliśmy się w Dęblinie, gdzie była grupa trzydziestu paru i tylko chyba czterech albo pięciu przeszło badania, w tym jedenia ja z Mielca. Czyli był duży odsiew. No i oczywiście na, na wakacjach szkolenie szybowcowe za windą, uzyskało się trzecią klasę szybowcową, z czego byłem bardzo dumny, bo się dostawało uroczyście dyplom ukończenia szkolenia, uzyskania trzeciej klasy i odznakę pilota szybowcowego. Teraz to były trzy mewki pamiętam taką. No i byłem dalej uczniem jeszcze technikum. Teraz jak się odbywała selekcja, jaki był proces awansu w aeroklubie, w szkoleniu. Bo teraz jest zupełnie inny system. Teraz jak ma się pieniądze, to się lata, prawda? A nieważne, jakie masz umiejętności, czy tam predyspozycje, przeważnie ci młodzi teraz to patrzą bardzo in... na to latanie przez pryzmat ewentualnych pieniędzy, którzy... które mogą zarobić jako kapitanowie w locie, gdzieś tam czy w innych liniach lotniczych. Prawda? A to wtedy myśmy inaczej podchodzili do tego, to jest raz, a poza tym system selekcji był inny. Po na to na przykładzie. Z grupy 12 nas, których skończyło szkolenie, do dalszego szkolenia. Do licencji szybowcowej szef wyszkolenia w oparciu o opinię instruktorów zakwalifikował tylko dwóch pilotów. I dołączono nas do grupy, mnie i kolegę, do grupy, którzy z poprzednich lat byli szkoleni do licencji szybowcowej. I ta grupa szkolona do licencji szybowcowej to składała się z około 20 paru pilotów. No więc z tej grupy 20 paru pilotów szkolących się do licencji szybowcowej. Po uzyskaniu licencji szybowcowej chcieli niektórzy, w większości zresztą, chciała być szkolona na samolotach. I znowu należało napisać podanie do aeroklubu, kierownicy aeroklubu, że chce się być szkolonym na samolotach. I na przykład spłynęło przykładowo na przyszły rok, że chcę, spłynęło tam siedmiu, ośmiu pilotów, sobie być szkolonych na samolotach. Ale aeroklub ma możliwości szkolić tylko dwóch. Bo to się wiązało z przydziałem resursu, paliwa z centrali, prawda, i innych, i samolotów i, i tak dalej, i tak dalej. Jak to się, kto z tych siedmiu, przykładowo siedmiu mógł być szkolony. I znowu na zebraniu zarządu, bo ja sam kiedyś później byłem w zarządzie, to wiem jak to funkcjonuje. Te siedem podań było przedstawianym zarządowi. No i szef wyszkolenia referował, prawda każdego pilota i on sugerował, który z nich jest najlepszy, jeżeli chodzi o predyspozycję, umiejętności, perspektywy itd. Tak i, tak I zarząd wtedy na przykład zatwierdzał te dwie kandydatury przykładowe, a pozostałe były odrzucane i piloci latali sportowo już zawsze na szybowcach. Można było również uzyskać licencję samolotową, tą pierwszą turystyczną, w ośrodkach szkoleniowych. I między innymi ja po napisaniu podania zostałem powiadomiony, że Aroklub otrzymał jedno miejsce. To jest decyzją zarządu głównego działu szkolenia z Warszawy, z Aroklubu, że jedno takie miejsce mają dla Aroklubu Mieleckiego, dla jednego pilota do szkolenia w centrum w Krośnie. I teraz pojechałem do tego Krosna, skierowany zostałem do Krosna. Dlaczego? Ponieważ w takim centrum. Licencję można było w sposób szybki wyszkolić się w ciągu miesiąca. A w Brokuli, to wiadomo z systemem dochodzącym to się ciągnęło tam miesiącami i zostałem skierowany do Krosna. Pamiętam, miałem taki problem bo w kwietniu pojechałem na żar do latania na szybowcach, na fali. Wróciłem ostatniego miesiąca dnia kwietnia. Kiedy dowiedziałem się, że od 1 czy 2 maja mam być w Krosie na szkoleniu samolotowym, ja oczywiście tego Krosna pojechałem. Na no to szkolenie, które w ciągu miesiąca się tam mieliśmy uzyskać licencję turystyczną. Ale ja może jeszcze wrócę do latania szybowcowego i do szkolenia do licencji. Prawda? Więc. <tosłuch> Po uzyskaniu powiedzmy trzeciej klasy, dalsze szkolenie polegało na tym, że należało się przeszkolić na holu, za samolotem. I kiedy się uzyskało uprawnienie do samodzielnego latania, tam powiedzmy piratem, bądź jakimś innym, muchą 100, muchą standard wtedy myśmy latali, przepraszam piratów jeszcze nie było. To wtedy, jak się uzyskało to uprawnienie, następny etap to były loty na termikę. Uczyło się utrzymać na termice pierwszą godzinę, dwie, trzy. Odpowiednio coraz dłużej, i w końcu dochodziło się do etapu, że należało uzyskać warunek do znaki, czyli 5 godzin samodzielnie latać w rejonie lotniska na termicę. Drugim warunkiem do znaki w czasie tego szkolenia to było uzyskanie przewyższenia 1000 metrów nad, od momentu wyczepienia do uzyskania maksymalnej wysokości, a trzecim warunkiem to było wykonanie przelotu. Powyżej 50 km, samodzielnie to wszystko, oczywiście, na, yy, w terenie. Powyżej 50 km. I mając te warunki i odpowiednie przeszkolenie wcześniej, to się latało. Tam, powiedzmy, yy, uprawnienie takie ważne i obowiązkowe to była nauka akrobacji. Akrobacjiśmy się uczyli na bocianie z instruktorem, prawda? a później samodzielnie na muszę 100 i muszę 100 A.